Marcin Wikło, dzień dobry. To jest Telewizja w Polsce 24 i program Bez Cenzury. Dziś rzeczywistość komentować będziemy razem z Elżbietą Królikowską-Mejwis. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotrem Gursztynem i Aleksandrą Rybińską. A zaczniemy, szanowni państwo, od kampanii, która jest już na finiszu kampanii prezydenckiej amerykańskiej. Ale to jest tak, że oczywiście, że kandydaci tam są najważniejsi. Kamala Harris i Donald Trump. Widzicie ich państwo na tej efektownej grafice u nas w studiu Telewizji w Polsce 24. Natomiast jeśli chodzi o polski internet, no to show skradł pewien polski europoseł. To jest talent, czy to jest takie próbowanie podstawienia nóżki do podkucia, żeby się znaleźć w takim miejscu, w takim momencie i zabłysnąć? Z pewnością też, ale świadczy o tym, że pan poseł Tarczyński, europoseł, jest świetnym logistykiem, organizatorem i tak dalej. Znalazł się właściwe miejsce w właściwym czasie, prawda, tutaj. Z pewnością jest to podbijanie swojego wizerunku, prawda, tutaj, no bo wiadomo, że tak. No inwestują w siebie także, prawda? Tak, oczywiście, to jest inwestowanie. Ja myślę, że to nie jest nic złego. Jeżeli udało mu się pokonać przestrzeń nad Atlantykiem ustawiał w drugim rzędzie, prawda, to znaczy, że jest świetnym organizatorem, potrafi zadbać o swój wizerunek, nie widzę w tym nic złego. To jakiś taki symbol połączenia. No, jak to się mówi, potrafi w internety, jest dobrym polemistą, dobrze wypada w telewizjach, ale żeby nie było za słodko, no, czas płynie, za jakiś czas i te, że tak powiem, formuły internetowe mogą być, czy w ogóle w mediach na topie, a osoby starsze już... jak każdy się starzeje, pan poseł Tarczyński, mogą już na tym nie nadążyć. Poza tym już są inne oczekiwania dla polityka, kiedy skończy 40 lat, 45, 50 i wtedy już to takie showmaństwo, no okej, no można być Korwin-Mikkiem do końca życia, ale no to już... Patrzymy dzisiaj na Korwina tak z przymrużeniem oka, to delikatnie mówiąc. Dokładnie tak, więc jestem ciekawy, co on wymyśli dla siebie. No to jest człowiek z dużym potencjałem, bezwzględnie, ale według mnie on cały czas krąży, że tak powiem, na tej samej orbicie, mimo upływu czasu, bardzo skutecznie. Zdobywa poparcie. Ja mam wrażenie, że coraz skuteczniej, bo jasne, europosłem będzie pewnie, będzie miał, jak zostanie wystawiony, w kieszeni będzie ten miał mandat. Tylko no pytanie, co dalej? No to jest, po co, czemu to ma służyć? Pytanie, co dalej będzie dalej, a co teraz? Znaczy, dlaczego? No pan poseł Tarczyński się stylizuje trochę na takiego amerykańskiego. No to jest taki amerykański styl, no to wszystko. No, czemu nie? Znaczy od dawna troszeczkę tak ma rzeczywiście taki wizerunek kogoś, kto zna dobrze angielski, taki sznyt, elegancko się ubiera, trochę anglosaski. Tutaj widać, że poszedł troszeczkę w, można powiedzieć, taki styl kowbojski, amerykański. Może ta atmosfera go poniosła. Jest to bez wątpienia rozrywkowe. Myślę, że to się może bardzo podobać. Zasady też nie widzę w tym nic złego. Oczywiście, jeśli pan prezydent Trump przegra, to idzie do tego. I to wtedy będzie to potem, o którym Piotr mówił. Może trzeba będzie ten film schować, nie wiem. Może być taka sytuacja. Właśnie to mówię, że no nic zawsze nie stoi w miejscu. Zawsze trzeba być ostrożnym z bardzo jednoznacznym poparciem dla jednej strony. Człowieku, jesteś sprawny tutaj, pokazałeś się, dobra, wejdź na następny level. Nie wiem, może zostaniesz wiceministrem, może zostaniesz ministrem. I przychodzi sprawdzian. I potem wielu takich polityków nie daje sobie rady, albo próbuje to łączyć, wychodzi to średnio. Radosław Sikorski jest takim przykładem. Że on z jednej strony, kiedy był w opozycji, był showmanem, potem jak jest ministrem, trochę chce być tym showmanem, a trochę chce być ministrem. A wychodzi, no, powiedzmy, ja nie mówię, że jakoś bardzo słabo, bo on mniej sobie daje radę. Chce być ministrem niż showmanem ciągle, albo ta obietnica prezydentury, która przed nim gdzieś została postawiona. Ale też mu to szkodzi. No też mu to szkodzi, bo słynny wpis... Pan poseł Tarczyński ma takie zadania, to może na to wskazywać, żeby budować jakieś kontakty w obozie Donalda Trumpa, no to wszystko ma swoje uzasadnienie. Nie każdy musi być ministrem, więc... Raczej chyba sam się zadaniował w tym kontekście. Na pewno nie zaszkodzi. No to partii jak... to nie szkodzi. Rozmawiamy teraz o pośle Tarczyńskim. To troszeczkę jest taka dyskusja, ile mieści się diabłów na łebku szpilki, dlatego że wiadomo, walczy o swój wizerunek, właśnie próbuje, a skutkiem wizerunku może być posada pana ministra, czy dalej, i tak dalej, to nigdy nie wiadomo. Natomiast na tym etapie walczy i to walczy skutecznie, bo to była taka sympatyczna niespodzianka, zwłaszcza tutaj w tym kontekście właśnie takiej amerykańskiej
Kaczyński. Te wybory uświadomiły mi jeszcze bardziej, jak inni są Amerykanie. To jest zupełnie inna świadomość. Ja przypominam sobie, ja śledzę karierę Donalda Trumpa od 35 lat. Najpierw wiele lat w Hello jako playboya i świetnego takiego tajkun, to znaczy taki bardzo gigant od nieruchomości. Właśnie zawsze był świetny, ale to były jego żony, prawda, jego dzieci tak, w tygodniku. Coś, co być może w polskich realiach byłoby obciążeniem, to tam jest atutem. I proszę zwrócić uwagę właśnie, jak on, w jaki sposób grano. To nie jest europejski elektorat, tylko amerykański. Wchodzi, prawda, tutaj, wchodzi. Ja tylko chciałam się podzielić jeszcze z jedną myślą. Właśnie śledzę go od 35 lat i muszę powiedzieć, że w tej chwili on wyrasta na takiego playboya, skandalisty. Wyrasta właśnie na kogoś, na jakąś potęgę polityczną. Samo to wzięcie właśnie, taki duży, poważny, nie używający właśnie tak zwanych wyrazów, tak jak Kamala Harris, która mówi nie tylko mówi o tym, że jest podobny do Hitlera i tak dalej, ale wręcz mówią żona Ann Applebaum, prawda, żona Radosława Sikorskiego, mówi wręcz, prawda, że to jest idiota. Używanie jest takich tak słów akurat nie jest przejawem siły. Donald Trump tego nie musi robić. Słabości. Ma za sobą wiele osób. Po prostu z playboy. Na przez te 35 lat, jak ja mówię, na giganta politycznego. Na takiego trybuna ludowego wręcz i ma grupę, którą... Który walczy o coś, on walczy o wartości. Elżbiet, a na ile poważna jest kampania amerykańska, szanowni państwo, która w tej chwili zawisła na włosku w sprawie wiewiórki, tak? Nie przesłyszeliście państwo? Wiewiórki. Otóż jest pewna słynna wiewiórka, którą 7 lat temu przygarnął pewien mieszkaniec Nowego Jorku. Wiewiórka była chora. Poznał ją w zasadzie cały świat dzięki mediom społecznościowym, a teraz okazało się, że została ona mu odebrana i uśpiona, ponieważ jedna z pań mieszkających w okolicy powiedziała, że to być może zwierzątko roznosić zarazki. No i rozpętała się burza, czy to przypadkiem nie są ci zamordystyczni demokraci, rząd demokratyczny, który w ten sposób chce obcinać różne takie przyjemności obywatelom, doprowadza nawet do śmierci wiewiórki. Popatrzmy na to sympatyczne zwierzątko. No więc tej wiewiórki już nie ma, natomiast jak słyszymy w relacjach, że 8 uzbrojonych funkcjonariuszy obezwładnili właściciela wiewiórki, odebrali ją, potem ją uśpili. W tej sprawie wypowiedział się już cała Ameryka i połowa świata, między innymi Elon Musk, który wskazuje na to, że ci zamordystyczni demokraci nie mogą po raz kolejny wziąć władzy. To może znaczyć, no nam się to wydaje śmieszne, ale tak jak mówimy, no to są inne realia w Ameryce niż u nas. Nie, to nie jest kwestia innych realiów. W każdym kraju zdarza się coś takiego, co jest takim, można powiedzieć, takim pstryczkiem. No, uruchamia jakieś emocje. Normalnie to jest rzecz przykra, ale w sumie błaha, nie wiem, pomyłka urzędników, ale nagle uruchamia po prostu kamyczek, pewną lawinę właśnie skojarzeń, emocji, negatywnych emocji, bardzo silnych takich. Więc ja nie wiem, jak to jest w Ameryce. No, trochę tu my głosujemy w naszych programach za Amerykanów, nie? Więc to też nie chcę za bardzo wchodzić w ten kanał, ale takie rzeczy działają na całym świecie, że coś, co próbuje. No u nas była ta wiewiórka, próbowano uruchomić. Fakt, że to było fejkowe zdjęcie, ale też próbowano. Była takie, martwa wiewiórka, tak jako jeden z symboli. Ale ta wiewiórka naprawdę jest martwa i zginęła, szczerze powiedziawszy, mówię zginęła, ale została uśpiona jakby troszeczkę bez powodu. I to, co jest jakby w amerykańskich mediach wysuwane naprzód, to jest to, że ten właściciel tej wiewiórki był człowiekiem całkowicie niekarany, nie miał na koncie nawet wykroczeń, był prawym obywatelem. Co ma karanie czy niekaranie do wiewiórki, do takiego malutkiego
takiego zwierzątka. No tak, ale człowiek, który naprawdę był obywatelem bez zarzutu. I on miał nalot na domu i wskazują na jakby to przeciwieństwo, że z jednej strony władze, jakby demokraci nie radzą sobie z masową migracją, nie radzą sobie ze zwalczaniem prawdziwej przestępczości, nie radzą sobie z multą rzeczy. Miasto Nowy Jork jest miastem sanktuarium, gdzie po prostu ukrywa się migrantów nielegalnych, a z drugiej strony robią nalot na dom Bogu ducha winnego obywatela. Czyli z jednej strony nieudolność, a z drugiej strony opresja. Tak? No i to opresja taka do wyobrażenia. I to jest taki jednak obraz... jest uderzający. Nie. To jest obraz. Ja tylko jedno zdanie. Pani, bo jest coś takiego z liberalizmem współczesnym. Właśnie jest taki obraz kreowany zasadnie, bardzo w poważnym stopniu zasadnie, że jest to siła słaba wobec silnych, ale właśnie silna wobec słabych. To też często, to też w Polsce. I Amerykanie to zrozumieją? To jest jeszcze coś innego. Proszę Państwa, ja 30 lat temu wzięłam w Wielkiej Brytanii pieska z tak zwanej animal shelter, czyli tak dalej. Co ci ludzie wyprawiali właśnie ze mną i z tym psem, to jest opresja już. To jest tak zwana polityczna poprawność, która broni zwierząt przed ludźmi. No do Polski też to, prawda, wchodzi ta fala. To jest polityczna poprawność, proszę Państwa, która każe... No, przychodzili do mnie właśnie przez miesiąc. Troska o zwierzęta to nic złego, tylko żeby to nie przyjęło jakichś rozmiarów. Należy właśnie do agendy właśnie demokratów. Ej, rozmawiam o zabitym zwierzaku. Przepraszam bardzo, ale to demokraci, to liberałowie wmawiają ludziom, że należy kochać zwierzątka zamiast ludzi, prawda? Zwierzątko jest fajniejsze. I właśnie zostali ugodzeni swoją własną bronią, ponieważ to ludziom wmówili i teraz to w nich uderzyło. Polega na tym właśnie, że tam na Zachodzie tak właśnie jest. Organizacje właśnie obrony zwierząt przekraczają wielokrotnie mamy też takie zasady, zjawisko. Prawda? W związku z tym rzeczywiście nachodzili mnie codziennie, żeby sprawdzić, jak pies reaguje na mnie przez cały miesiąc, potem znowu jeszcze i tak dalej. To stało się opresyjne. I tak jest, że ci ludzie wkroczyli, sześciu mundurowanych wkroczyli, prawda? I zabrali właśnie temu Bogu ducha winnego. Ale nie, bo mamy też jeszcze inne zjawisko, które akurat republikanie teraz z tego korzystają, czyli taki bambizm, nie? O tego jelonka bambizm. Po prostu właśnie zwierząt, pewna infantylizacja społeczeństw. Nas to też dotyczy. Zaraz opowiem pewną anegdotę, ale wrócę do rzeczy powszechnie znanych, czyli do bobrów. Jak Donald Tusk szybko zreiterował przed bobrami. Od razu, panie Bobrze, będzie dobrze. On się bardzo tego przestraszył i zasadnie się przestraszył. On rzeczywiście mógł on mógł się wywrócić na tych bobrach. W swoim czasie kiedyś prowadziłem taki program i rzuciłem na temat pewnych takich dziwnych zachowań ekonomicznych ludzi. W Polsce jest 7 milionów kotów i ekologicznych, i 7 milionów psów. To jest gigantyczne obciążenie dla środowiska naturalnego, ale nikt z ekologów tego nie zaatakuje. Dlaczego? Dlatego, że się boją tego gigantycznego lobby miłośników tych zwierząt i żyją w pewnej hipokryzji. A naciskałem, a może to skrytykujecie? Bo krytykujecie, że ludzie za dużo latają samolotami, jeżdżą samochodami, a 7 milionów kotów i 7 milionów psów to nie jest obciążenie środowiska? Nie, to nie jest obciążenie środowiska. Ale może powtórzmy, znaczy to nie uzasadnia jeszcze wkroczenie komuś do domu i wyszarpanie mu. On jeszcze miał szopa pracza i ten szop pracz też został zabity. Facet założył całe sanktuarium po prostu dla zwierząt, po tym jak uratował tą wiewiórkę i tam przygarnął jakieś bezdomne zwierzęta i mu tego szopa pracza również zabili. Akurat w mediach społecznościowych widać było, że świetnie im się żyje. No tak, ciekawe, tak, bo zadajemy Państwu pytanie, czy wiewiórka wpłynie na wybory w Stanach Zjednoczonych. Sam jestem ciekaw, zachęcam też do śledzenia wieczoru wyborczego w telewizji w Polsce 24, a w zasadzie nocy wyborczej, bo z 5 na 6 listopada będziemy tutaj w tym studiu łączyć się i ze Stanami Zjednoczonymi i rozmawiać tutaj z ekspertami. Na pewno warto być z telewizją w Polsce 24. Jeżeli mówimy o zmianie, to spójrzmy też na Wielką Brytanię, w której zmiana nastąpiła po stronie konserwatywnej. Kemi Badenoch, to jest taka pani, która była szefową Ministerstwa Biznesu i Handlu, a została nową liderką partii konserwatywnej w Wielkiej Brytanii. Nowa liderka ugrupowania chce zresetować politykę i sposób myślenia. Pani Elżbieto, co to znaczy? Tak, oczywiście. To może być małe trzęsienie ziemi. Mianowicie Kemi Badenoch jest
Nigeryjką, która stosunkowo niedobra, bardzo młoda osoba, dlatego że w 2017 roku znalazła się w parlamencie. Ona nazywa się neolibertariankom i to jest pierwsza od czasów Johna Majora, pierwsza szefowa partii konserwatywnej, która nie lęka się, nie boi się powiedzieć, że Margaret Thatcher jest jej idolem. A to znaczy, że konserwatyści jakoś podnoszą głowę po ostatnich łomocie, którzy dostali? Kim ona jest? To będziemy wiedzieć, prawda, ewentualnie, co może nas czekać tutaj. Ona mówi, jest neolibertarianką, mówi mniej pożyczać, chodzi o dług wewnętrzny, w niższe podatki oczywiście. Mówi o tym, że Keir Starmer, co jest prawdą, bez przerwy... Premier bez, Wielkiej Brytanii. Tak, premier Wielkiej Brytanii, zresztą lejberzysta, w tej chwili bez przerwy, no, a to grzebie właśnie w tych tak zwanych prywatnych emeryturach, ale już nie w emeryturach sektora państwowego. W tej chwili już obniżył, ponieważ rolnicy mieli taką zniżkę, jeśli idzie o podatek, dziedziczenia, w sprawie dziedziczenia. W związku z czym kiedy przychodzi lewica właśnie do władzy, zawsze podwyższa podatki, tak jak robi w tej chwili Keir Starmer właśnie. No dobra, natomiast ale do konserwatystów, panie Rzeczy, zdeklarowała, co z tymi konserwatystami? Czy zdeklarowała to jest właśnie, że nie będzie. Tak? Niższe podatki będą właśnie, nie będzie zaciąganie większego długu publicznego i ona chciałaby zresetować cały kraj, wszystkie dziedziny państwa po to, aby przywrócić jak gdyby ten konserwatywny fil. To jest właśnie... Czy czujecie jakąś szansę na partię konserwatywną? Chodzi o to, że takie jest przekonanie, że brytyjska partia konserwatywna rządziła przez ostatnie chyba 14 lat, nie robiła tego, co mówiła, że zrobi. To znaczy mieli ukrócić migrację, tego nie zrobili. Mieli bronić konserwatywnych wartości, ich nie bronili. Była taka polityka, można powiedzieć, szczególnie pod Rishim Sunakiem. Ostatnie kilka lat Rishiego Sunaka to była polityka taka rozmyta. Tak? I chodzi o to, żeby wrócić jakby na tor prawicowy, konserwatywny. No jest nadzieja, że Kemi Badenoch rzeczywiście zresetuje partię w tym, że przesunie ją z powrotem na prawo, na prawdziwie konserwatywne ludzie, wyborcy konserwatywni dostaną to, czego oczekują. Tak? Tego, co oczekują od partii konserwatywnej, bo przez lata tego po prostu nie dostawali. Przecież emigracja w czasie rządów partii konserwatywnej wzrosła po prostu w sposób dramatyczny. Wyszli z Unii, żeby było migrantów mniej, a było ich więcej. W drugiej części programu Bez Cenzury przejdziemy już na polskie podwórko, bo tutaj się też dużo ciekawie dzieje, jeśli chodzi szczególnie o króla polskiej biedy. Ciekawe, czy państwo się domyślają, kto i przez kogo tak został nazwany. No i jeszcze zastanowimy się o tym, czy kretynizacja elektoratu to jest coś, co rzeczywiście miało miejsce. Bez cenzury w telewizji w Polsce 24. Wracamy za chwilę. Niebezpieczne strony mają to do siebie, że nie wyglądają na niebezpieczne. Budowana ochrona przed phishingiem. Wybierz Chrome. Honda ZR-V. Najnowszy hybrydowy SUV. Rabatem 20 tysięcy złotych. Zapraszamy do dealerów. Czasem proszę chociaż...
więcej klientów wybiera Play. Ty też dołącz do sieci 5G w Play i zyskaj aż 8400 GB przez rok z pakietem za 50 zł, a w tym aż 600 GB na start, bo w Play płacisz mniej. Play. A gdybym potrzebował gotówki? Prosta pożyczka jest bez prowizji. Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. Bez prowizji? Na koncie nawet w 15 minut. RRSO 8,29%. Polecam kasę Stefczyka. Paweł Tarnowski. Kaufland Store. Kaufland Store. Tanio jak w dyskoncie, tu mam. A od poniedziałku kawa Mielona Dallmayr Classic pół kilograma 19,99. A ser żółty w plastrach K-Classic opakowanie pół kilograma 9,99. Kaufland. Brawo. Złapał cię ostry ból gardła? Weź Orofarmax z przeciwbólową lidokainą, by zadziałać już w 2 minuty. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj bezpłatnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gośka jest super. Najlepiej wie, jak ratować zwierzęta. Ale gdy uderza ostry ból, nawet super kobieta potrzebuje super wsparcia. Ibum Super Max z siłą maksymalnej potrójnej dawki ibuprofenu uderza w ostry ból. To najsilniejsza kapsułka z ibuprofenem. Ibum Super Max, najsilniejszy na ostry ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ból, świąt przeszkadzają w siedzeniu? Proctoglyvenol w granatowym opakowaniu szybko redukuje ból, świąt i uwalnia od hemoroidów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Domowa katastrofa. Przygarnij nowy model Tefal X-Force Flex. Jego ekstremalnie skuteczna elektroszczotka głęboko odkurza, a unikalna głowica odkurza i aktywnie myje jednocześnie. Dla nieskazitelnych rezultatów. Tefal X-Force Flex. Niezawodny przyjaciel domu. Męczy cię katar? Użyj Xylorin Protect, który szybko udrożnia nos i nawilża jego błonę śluzową. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Życia, tylko wy umiecie zamienić maraton prasowania w maraton oglądania. Brawo wy! Najtańsze gigabajty w plus na kartę. Dlaczego przy nietrzymaniu moczu wciąż używamy zwykłych podpasek? Specjalistyczne podpaski Tena Lady zapewniają uczucie suchości aż do 12 godzin. Wzmocnij swoją ochronę. Tena to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Gotowy? On widzi przyjaciela. Ja widzę wielką górę prania. Uporaj się z tym z łatwością. Z nowym e-aromaterapia. Żegnaj, kolego. E. Łatwe pranie. Proste oszczędzanie. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. To sandały do biegania? No, a gdzie je kupiłeś? Ja ich nie kupiłem, ja je produkuję. U, a zrobiłbyś dla mnie? Pewnie. Rozmiar 49, stopa rzymska. Rzymska? Hmm? A, i wyślesz mi do Werony? Bo mecz tam gram. Werona. Andrzej. I zapłacę ci teraz. Przedsiębiorco, dla swoich klientów robisz rzeczy niemożliwe. Otwórz konto w aplikacji ING i zyskaj 1000 zł i e-terminal, z którym przyjmiesz płatności, gdzie chcesz. Kiedy kręci cię twoje życie, to nie czas na chwilową słabość i rezygnowanie z przyjemności. To czas, by sięgnąć po Melmax ActiGel. To potrójna moc działania, przyspiesza leczenie oraz zmniejsza ból pleców, mięśni i stawów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melmax ActiGel. To nie czas na ból. Wypróbuj Mel w tabletkach. Codziennie łatwo na wynos w Pizza Hut. Easy dla kieszeni, easy zamawianie i pyszne jedzenie. Take it easy w Pizza Hut. Chcesz już. Tydzień łazienek w Leroy. Uwaga, nadchodzą czyste okazje na łazienki. Od poniedziałku zwracamy 100 zł na kupon za każdy wydany 1000 na ceramikę, meble, kabiny i armaturę. No to raz, dwa na tydzień łazienek do Leroy. W czasie, gdy on kopie w poszukiwaniu skarbu ukrytego w lodowcu Arktyki, ten mały gość będzie po raz pierwszy odkrywać Hogwart. Zwykłe chwile, niezwykłe historie. Słuchaj audiobooków w Storytel. 50% taniej przez 3 miesiące.
Marcin Wikuło, to jest program Bez Cenzury w telewizji w Polsce 24. Ze mną Elżbieta Królikowska-Ejwis, Piotr Gursztyn i Aleksandra Rybińska. Mówiłem, że będzie teraz po polsku i na polskim podwórku. No i tak trochę będzie. Katarzyna Czochara, to jest posłanka Prawa i Sprawiedliwości z Opolszczyzny. Ona wie dobrze, co się dzieje na tych terenach popowodziowych, a ten temat to już tak zupełnie nam jakoś umknął, bo tu kampania, tam kampania, kolejne obietnice sypią się jak z rękawa, a pan minister Kierwiński tam miał jeździć, poprawiać, ulepszać, pomagać ludziom. Coś chyba jest nie tak. Posłuchajmy pani poseł. Sytuacja jest naprawdę bardzo trudna, bo tak naprawdę ci ludzie nie wiedzą do tej pory nic, jakie wsparcie finansowe będzie, jaka będzie to kwota. Dzisiaj mamy na Opolszczyźnie, tutaj u podnóża Gór Opaskich, przepiękny, słoneczny, ale bardzo też zimny, mroźny poranek. I proszę sobie wyobrazić, że ci ludzie w dalszym ciągu żyją w warunkach no niedopuszczalnych, żeby można było w takich warunkach żyć. Wiele osób bez ogrzewania, bez źródła ciepła. No i też ich domy są zrujnowane przez powódź. Dziś rano na termometrze w Warszawie zobaczyłem minus 2 stopnie. I teraz sobie to tak przypominam. No właśnie w tych zrujnowanych domach, w tych miejscach, gdzie ludzie naprawdę czekają na pomoc, możemy powiedzieć, a nie mówiłem, bo w sumie to podejrzewaliśmy, że coś takiego może nastąpić i szybko się okazało, że tak może być. No, ale to jest ta metoda zarządzania polityką przez Donalda Tuska, czyli po prostu... Odpychanie do przodu. Wrzucanie następnych tematów, odwracanie uwagi. Więc no... Jakoś to działa, no udaje się. Czyli dziennikarze chcą wracać do tych tematów. No nie chcą. Ilu tych dziennikarzy tam jeździ i wraca do tego? No nie bardzo chcą. No kupują tego. No to pojedyncze redakcje się tym jeszcze interesują, ale większość redakcji uznaje ten temat passé i to też nie jest sprawdzanie, czy to zostało rozliczone. Też chcą być sprawiedliwi. Może możliwe, że któraś z tych redakcji nagle obudzi się, odkryje, bo to tak się zdarza czasem, nie? Że nagle, o patrzcie, to nie wyszło i wtedy się robi wielki szum. Więc no, jakoś bardzo nie jestem tym zaskoczony. Wydawało mi się od początku, że tak to zostanie przecież rozegrane. Rząd ogłosił, że wypłacił. W przeliczeniu wyszło 5000 chyba złotych na osobę, tak? 60 tysięcy poszkodowanych. Dumny, zadowolony, wypłacił. A Kierwińskiego coś. Marcina gdzieś widzieliście? Ale czy Kierwiński Marcin w całej swojej karierze politycznej kiedykolwiek coś poprawił? Znaczy to zadaję to pytanie no, zupełnie pasta, szczerze. No tak. No, więc on chyba został czy on tam się pojawi, czy nie pojawi, to moim zdaniem różnicy nie ofiara. To była jakaś kara dla niego. To nie jest tak, jak tam w mediach liberalnych było, że on się nudził w Brukseli i palił się do czynu. Nie pali się do czynu choćby w tym sensie, że on się nie pokazuje. No, politycy jednak po pierwsze muszą, a po drugie lubią pokazywać, trzeba, opowiadać. Zrobiłem to, zrobiłem tamto, to się udało, a jego nie pomocy, ma. Bo będzie to klęska, już jest. I Marcin Kierwiński do tego nadaje się idealnie. Z jakiegoś powodu Donald Tusk coś ma mu za złe, go wybrał. No, trochę urósł za bardzo. Za bardzo urósł. Był też takim potencjalnym zagrożeniem, bo jest ileś lat młodszy od Tuska, rzeczywiście. Chodziły takie słuchy, że buduje sobie jakąś własną frakcję. To jest sprawny polityk. Chodziło o to, żeby mogło. Ja mam wrażenie, że tu jest walka o to, żeby. Ale to jest walka o to, żeby zamknąć ten temat jakoś tak lokalnie. A niech oni sobie tam radzą gdzieś w tym małym gniazdeczku, ale w Polsce co? No, uśmiechnięta Polska. Jest właśnie, a gdzie jest odpowiedzialność polityków za to, co się dzieje w kraju? Przecież po to są wybory, prawda, parlamentarne co 4 lata, żeby za 4 lata, jeżeli ja głosowałam powiedzmy na pana Kierwińskiego, to za 4 lata, przez 4 lata ja go obserwuję, prawda, i potem, jeżeli się nie sprawdzi, to tak normalnie funkcjonuje demokracja. To, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to jest jakieś szaleństwo. Bo rzeczywiście nawet za komuny były pewne zasady. Okropne były. Były jak w gułagu, prawda? Wiadomo było, że jeżeli ktoś podniesie jakiś problem właśnie publicznie, to zostanie ukarany. Ale pewne zasady były jasne. W tej chwili nie. W tej chwili jest szaleństwo, ale to świadczy o tym, że ci ludzie, ta klasa polityczna właśnie tej nowej lewicy, bo trudno inaczej to nazwać, to jest postkomuna, to jest, nikt mi nie powie, że jest inaczej. Oni nie mają żadnych zasad i nie akceptują żadnych zasad, a ponieważ są niekompetentni właśnie, ponieważ są, to są ludzie, którzy jak w dziwny sposób, konserwatyści nie mają takiego, takiej
nigdy nie robią takiego skoku na kasę jak lewica. Kiedy lewica się pojawia, prawda, drugi raz się pojawiła ekipa Tuska, znowu, prawda, jeśli idzie o te mafie VAT-owskie, prawda, znowu kolejni ministrowie albo muszą zgłaszać dymisję i tak dalej. To są ludzie jakoś... Znaczy oni dochodzą do władzy, a te wszyscy ludzie czują, no, że to jest może ten moment, że my sobie stamtąd skubniemy. Natomiast poczucie jest takie... Ale dlaczego? Ja też pytam, dlaczego no w Hiszpanii właśnie miała miejsce tragiczna w skutkach powódź, że naprawdę tragiczna w skutkach, bo to tysiące ludzi prawdopodobnie utonęło. No ale wystąpił premier Sanchez razem z królem Hiszpanii. Zostali obrzuceni kamieniami, błotem. Tam ruszył na nich tłum. Ludzie są oburzeni, okazują to oburzenie. U nas tego brak. Ludzie się skarżą, że nie otrzymują pomocy, ale jakiegoś realnego sprzeciwu, protestu też nie widać. Cichuteńko. Obywatelskiego. To znaczy u nas tak to wygląda, że konserwatyści już wiedzą mniej więcej, co znaczy demokracja. To znaczy, że my możemy patrzeć na ręce władzy, ale władze realizują to, co w obietnicach wyborczych, prawda? Natomiast druga część, ja mówię o lewicy, oni nie wiedzą, że są, nie wiedzą nawet, a nawet gdyby wiedzieli, to nie wiem czy by protestowali, że są traktowani przedmiotowo, że są traktowani jak wycieraczka spod drzwi, że ich oczekiwania, prawda, które słyszeli w akcji wyborczej, że to, co przyrzeka, nigdy nie będzie im dane. I oni nie protestują. Przyzwyczaili się do takiego... To są takie momenty jak teraz, na tych terenach powodziowych, to jest takie pytanie. Czy czuje ci się lepiej rzeczywiście od tego roku, od tych 10 miesięcy, kiedy została koalicja 13 grudnia zawiązana? I o tej metodzie zarządzania przez Donalda Tuska, Piotr już o tym wspomniał. Mam wrażenie, że trafnie to wszystko opisał poseł jeszcze niedawno suwerennej Polski, a teraz z Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek. Donald Tusk przecież widzi, że sytuacja jest fatalna. No wrócił król polskiej biedy, zresztą on jest mistrzem po prostu w obiecywaniu i w kłamaniu. No z tych 100 konkretów jednym z tych kluczowych miało być uzdrowienie służby zdrowia. Dał tam osobę, która miała być najostrzejszą kredką w piórniku. Przepraszam za to wtrącenie, ale no okazuje się, że pani minister Leszczyna kompletnie nie ma pojęcia o tym. No miała jakieś czary odprawiać, a to wystarczyło mieć program, wizję tego, żeby tę służbę zdrowia nawet nie tyle naprawiać, co iść w kierunku takim, żeby ta sytuacja była zbilansowana. Ja mam wrażenie, że ta metoda, i uzupełnię tutaj jakby tą wypowiedź, to polega też na tym, że znajdujemy sobie jakiś taki jeden obszar, na którym pozwalamy wieszać psy. W tym momencie jest to pani Leszczyna i system ochrony zdrowia, ale być może już przeskakujemy na powódź i na pana Kierwińskiego. Że pozwalamy, no po prostu to wyszło samo. Chyba takiego planu nie było, to jest nieco innego. Nie, no tweet Donalda Tuska to załatwi. No na przykład o tym, że nie wiem, Mateusz Morawiecki jest strasznym złodziejem i niedługo będzie aresztowany, no bo tam Paweł Esz coś tam powiedział. To tak, taka jest ta metoda. A to zjawisko, o którym tutaj mówimy, zresztą tutaj obie panie przed chwilą wspominały, że to jest takie, dlaczego społeczeństwo nie reaguje na przykłady ewidentnego jakichś takich po prostu wtop, błędów, katastrof. Dlatego, że ta metoda, którą wprowadził Donald Tusk, którą gra, to w socjologii czy w politologii jest nazwana wtórną trybalizacją. Czyli przez zamiany społeczeństwa w miarę jednorodnego na plemiona. I to jest coś takiego, jak nie wiem, jak w Libanie. Ktoś jest szyitą, sunnitą, maronitą i jeśli ja jestem szyitą i moi przywódcy kradną, ja wiem, że są złodziejami, to ja i tak na sunnitów czy maronitów nie zagłosuję, no bo ja jestem szyitą. I w Polsce doprowadzono do tego. Wyborcy liberalni mogą wiedzieć. Osłona medialna polega na tym, po pierwsze trochę się nie mówi, a po drugie ona podaje uzasadnienia. Ale uzasadnienia są na tej zasadzie, ci drudzy są co najmniej jeszcze tak gorsi. Samo paskodni albo jeszcze gorsi. Dobrze, ale ten podział plemienny nie jest doskonały. To znaczy, no, nic nie jest doskonały, ale działa. Są dokładnie w jakiś plemion. Jest też spora grupa wyborców, którzy prawda, są do odzyskania i to są ludzie, którzy rzeczywiście do żadnych plemion się tak dokładnie nie przypisują. I mnóstwo ludzi, którzy się nie interesują aż tak bardzo polityką, więc też nie jest jakby w tej bańce do końca. Więc mnie po prostu dziwi mnie to, że w Hiszpanii mogą ludzie reagują tak brutalnie. Wcześniej też były tam protesty. Ludzie naprawdę wychodzili w swojej sprawie na ulicę, a u nas tego zwyczajnie nie widać. Czyli gdzieś tam jesteśmy pasywni. Może Hiszpanie czują, że to przyniesie jakiś ofiar. To chyba o to zagrało. Tak, ale to oni w każdej sprawie wychodzą na ulicę. Bo w przeciwieństwie już nie będziemy
generała Franco tutaj dotykać, ale, ale od czasów Hiszpanie wiedzą, że są podmiotem demokracji. Dlatego całe społeczeństwo, u nas jeszcze jest 50% społeczeństwa mniej więcej, czy powiedzmy 30% przy urnie wyborczej, to jest postkomuna, która przyzwyczaiła się do 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy jednak pozwoliła ludziom myśleć, że umowa społeczna zawierana z rządzącymi to jest coś poważnego, że można coś obiecać i dowieść, że można polepszyć status ludzi, a niekoniecznie tylko myśleć, nie wiem, o partii, o pozamykaniu ludzi, że tak powiem, przeciwników więzienia. Ugrupowania, które jest stąd. Tak jak też któryś z socjologów brytyjskich podzielił się świat zachodu, że ludzie się dzielą na tych, którzy są stąd, którzy mają tutaj interesy, tutaj swoje życie i tutaj swój los, na tych, którzy są zewsząd. I to można też na partię przełożyć. W Polsce prawica, ta tak zwana populistyczna, jak populistyczna, to znaczy, że ludowa. Ona była stąd. Ona musiała z ludźmi dobrze żyć, bo po prostu ona nie ma interesów na zewnątrz. Platforma Obywatelska jest partią elit. Znaczy elit finansowych, elit międzynarodowych i tak dalej. Ma wsparcie medialnych. Ludzi, ma wsparcie... Ona może sobie tak pogrywa i ona gra też na podziały. To nie jest tak, że ona chce zdobyć miłość większości społeczeństwa. Wystarczy jej zdobyć miłość tej pewnej części, ale, te 35 ale, plus. No, ale jakby jeszcze postkomunistyczne nie było robiłem dekomunizacji i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, że oni to są ludzie, którzy ma albo oni, albo ich ojcowie, albo ich dziadkowie mieli coś za uszami i oni mają też za uszami. Biologia jest przeciwko takim rzeczom. Natomiast tak, jakby, ale wciąż trwa. Ja mówimy tak, jeżeli mają elektorat wielkomiejski, to jest jedna rzecz. Dobra, mają. Tylko, że pokazują pewien taki sposób, do których mniejsze ośrodki ludzkie po prostu aspirują. I to jest jakby problem. Tak, to też, czy dobrze, ale kontrakt społeczny polega na tym, my głosujemy na was, a wy nam zapewniacie bezpieczeństwo i dobrobyt. Jak spojrzymy na społeczeństwa zachodnie, czy to Niemcy, czy Francja, to ten kontrakt jakby został wypowiedziany. To znaczy ludzie już nie wierzą w to, że dostaną bezpieczeństwo, dobrobyt i zaczynają nagłosować na partię poza układu. Spoza układu. I może u nas ten moment też nastąpi, tak? Że ludzie się zorientują, że nie jest spełniany ten kontrakt społeczny. Pewne momenty polityczne i pewne postawy są takie osoby, które nazywają po imieniu, bez cenzury wręcz można by powiedzieć. Niewątpliwie jedną z takich osób jest profesor Andrzej Zbertowicz. Posłuchajmy. Zasługą Donalda Tuska jest doprowadzenie do kretynizacji pewnej części elektoratu. I to nie jest teza, która na poparcie której nie można dać argumentów naukowych, bo w książce dwóch badaczy, Sławomira Sierakowskiego i profesora Przemysława Sadury z Uniwersytetu Warszawskiego, badaczy sympatyzujących z Donaldem Tuskiem, wykazano, że przeciętny zwolennik Prawa i Sprawiedliwości poza oglądaniem ówczesnej telewizji publicznej także zaglądał do TVN-u, a przeciętny zwolennik Platformy Obywatelskiej oglądał tylko TVN. To kto miał szersze horyzonty? Kto ma nawyk konfrontowania informacji? To od razu, żeby nam nie umknęła pewna sytuacja, to i ja, i nasz wydawca dzisiejszy Piotr Lichota zwróciliśmy uwagę w internecie na pewien film. Otóż młody człowiek pytany w centrum Warszawy, czy podoba mu się budynek, ostatnio było o nim głośno, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Czy dobra jest ta architektura, czy to się wpasowuje tutaj w krajobraz? Która architektura koniecznie to? Nowo powstałego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. No to jakieś badziewie przez PiS chyba postawione, tak? No niekoniecznie, no bo to jest miejskie, a akurat Platforma tu rządzi w mieście. No co to ma za znaczenie, jak PiS i tak pcha to wszystko do przodu teraz? No niekoniecznie. No to chyba za PiSu to powstało, tak? Nie, no to teraz to powstało. Mi się wydaje, że takiego budynku nie zbuduje się w 3 miesiące. No to ten budynek, to już plany były na ten budynek z 10 lat temu, ale to jest akurat budynek własności miejskiej, Hanna Gronkiewicz-Wald. I budynek jest własności miejskiej, całkowicie sfinansowany przez miasto. Aha, i robicie coś tak, żeby podpis, tak? Nie, pytamy się, jak to jest, czy ludziom się podoba. No mi tak średnio bym powiedział, ale co mi to przeszkadza? No my się tak uśmiechamy tutaj, bo można być niezbyt mądrym, ale po co aż tak bardzo tym epatować? Tak? Coś podobnego, co profesor Zybertowicz mówił też Jan Rokita o tym graniu na najgorszych, wydobywaniu najgorszych emocji. To mniej więcej do tego się to sprowadza. Ten fanatyzm, który występuje po stronie liberalnej, nie występuje po stronie prawicowej. Teraz tutaj takie, wybaczcie, małe faux pas. Trochę to występuje. Zawsze są Nie. Rafał Ziemkiewicz popełnił taki wpis w internecie, kiedy opisał swoje przygody w naszej bratni
polskiej telewizji na literkę R, gdzie dość często, no to jest takie hobby, ma Rafał Ziemkiewicz od lat, że lubi krytykować Jarosława Kaczyńskiego. I on nie spotkał się, on to tak powiedział, z atakami ze strony wyborców prawicy, tylko o nim przychodzili, mówili, polemizowali z nim, ale nie było w tym agresji. Natomiast jeśli w gazecie na przykład wyborczej się pojawi jakiś artykuł krytyczny, tam komentarz lekko krytyczny, bo to nie są przecież krytyczne pod adresem obecnej władzy, to komentarze czytelników, wypowiem wam tę prenumeratę, którą ja tam wam płacę, żeby tam sobie te czytać wasze artykuły. Nie po to kupuję gazetę wyborczą, żeby czytać jakieś lekkie krytyki Donalda Tuska. Dokładnie tak. No, jest sprawą oczywistą. No, silni razem istnieją tylko i wyłącznie po stronie liberalnej. Nie ma prawicowych silnych razem. Pojedyncze osoby może są, ale nie ma takiej grupy. Tak jest, bo przecież kiedy Washington Post postanowiło nie poprzeć Kamali Harris i nie poprzeć w ogóle żadnego kandydata na prezydenta w USA, no to 200 tysięcy osób wypowiedziało prenumeratę Washington Post, oburzonych zwolenników oczywiście Kamali Harris, zacietrzewionych i też pisali, że to skandal, jak można, i niech Jeff Bezos zamknie gazetę. Panie, bo... to kretynizacja elektoratu, to jest fakt? Kretynizacja to jest skutek, a my mówiliśmy tutaj o przyczynach, to znaczy było kilka tych przyczyn. Pierwsza to jest ten okrągły stół i brak dekomunizacji. I bronienie swojego, oczywiście. Tak. Takie uparte. Cała masa, około 30% ludzi, którzy no, mają jakieś zaszłości, no co to dużo mówić, i oni bronią, oni... A pieniądze odgrywają tutaj dużą rolę, bo jeżeli przywrócono około 28 tysiącom esbeków, przywrócono, prawda, te wysokie emerytury, to również może być to motywacja, czyli sprawy ideologiczne i sprawy finansowe. Natomiast kretynizacja jest konsekwencją tego, kretynizacja elektoratu. Też zwrócę uwagę, że według mnie kluczowy był rok 2005 i przegrane wybory prezydenckie przez Donalda Tuska. Według mnie on wtedy uruchomił pewien proces zupełnie podwójnie świadomie. Przegrane wybory, tak. Korzystając, że tak powiem, z jakiejś zdobyczy psychologii społecznej, tylko korzystając negatywnie, wykorzystując jako narzędzie w celu czynienia zła. Bo popatrzmy potem na wszystkie kampanie wyborcze Platformy Obywatelskiej i jej programy. Te programy były de facto fikcją. One były potem niedotrzymywane, a my już potem się przyzwyczailiśmy, że to jest właśnie tylko taka konwencja, że to, co mówi Platforma Obywatelska, to mówi, ale już tego na pewno nie dotrzyma. Że, bo tam grano na emocjach. Po prostu mobilizowano wyborców na głosowanie nie dlatego, że my jesteśmy ładni, tylko ponieważ wy tamtych nienawidzicie. 4 lata to za mało, żeby to zweryfikować, żeby to dotrzeć. Już teraz po roku widzimy, że się te konkrety posypały, że te obietnice w ogóle niewiele znaczą. No dobrze, ale no widzimy, że zawsze są jeszcze jakieś narzędzia do dyspozycji. No, amerykańska kampania wyborcza jest dobrym przykładem, przy porównywaniu Trumpa do Hitlera. Zawsze można sięgnąć po jeszcze wyższe C, po jeszcze bardziej negatywne emocje. Można straszyć. Szybko, tak. No gdzieś tam się dotrze oczywiście do ściany, ale moim zdaniem Donald Tusk jest przekonany, że on tych narzędzi ma właściwie nieskończoną ilość. Doskonałym egzemplem była ta konferencja generała Stróżyka na temat wpływów rosyjskich. Każdy, znaczy już po kilku godzinach było wiadomo, że to nie ma związku z logiką, nie ma związku z faktami. Dotyczy tylko jednej strony, że to jest pałka tylko na jedną partię, ale i tak to jakoś funkcjonowało w debacie jako poważne wydarzenie, które wszyscy poważnie komentowali. Jedyną konsekwencją, znacznie gorsza, jest niszczenie państwa, niszczenie społeczeństwa obywatelskiego, zanim u nas jeszcze się pojawiło, to jest demoralizacja ludzi, czyli kreując świat taki, gdzie ludzie przemocowi właśnie, którzy nie mają racji, którzy kłamią, właśnie mają rację i zwyciężają, to jest najgorsze, bo z tego nasze społeczeństwo będzie się długo wydobywało. No i tak, kretynizacja elektoratu. No, mam, że to też dobre narzędzie do tego, żeby też poprzykrywać pewne rzeczy, no bo to jest coś tego, bo te rzeczy są przekładane na relacje prywatne, przecież to dobrze wiemy, i według mnie więcej jest doniesień, że to liberałowie zrywali kontakty, nie wiem, ze swoimi konserwatywnymi krewnymi czy przyjaciółmi, niż w drugą stronę to działało. To też wynika z badań tu wspomnianych przez profesor Zybertowicz, o tych badaniach nie wspomniał, doktora Bilewicza, człowieka, że tak powiem, o skrajnie lewicowych poglądach, który przeprowadził takie badania, i takie badania mu wyszły, że ta strona konserwatywna, prawicowa nie ma w sobie tyle nienawiści, co ma ta strona liberalna, progresywna. Bardzo dziękuję za dzisiejsze Bez Cenzury. Spotykamy się w telewizji w Polsce codziennie o godzinie 18. Aleksandra Rybińska, Piotr Gursztyn, Elżbieta Królikowska, Ewizji, Marcin Wikło. Plan dzisiejszy na telewizję w Polsce 24 jest taki, że o 19.30 najważniejszy program informacyjny w polskiej telewizji, czyli Wiadomości w Polsce 24. Później Kontra Marty Kielczyk. Dziś gościem będzie wspomniany już dzisiaj
w naszym programie Dominik Tarczyński, a o 21.30 strefa starcia Michała Adamczyka. Warto zostać z telewizją w Polsce 24.